Witam Was wszystkich. Moi drodzy, ja nazywam się Marek Zywert i jestem współzałożycielem FaniMani.pl, serwisu FaniMani.pl. FaniMani, Fundacja FaniMani od 2014 roku pomaga organizacjom społecznym w pozyskaniu funduszy na to, co ważne, na różne cele. Od razu też powiem, że organizacjom społecznym, i tym formalnym, i też tym nieformalnym, czy szkołom, różnym, różnym tak na dobrą sprawę i grupom, i czas, osobom indywidualnym, na no, przykład podopiecznym, w pozyskaniu funduszy. Pewnie większość kojarzy nas z serwisów AniMani.pl i darowizn od zakupów online. Ale dla organizacji społecznych tych zarejestrowanych mamy też inne narzędzia, jak płatności, zbiórki, plugin, WordPress i tysiąc różnych rzeczy. Nie będę się tutaj nad tym rozwodził bo temat naszego spotkania jest inny. Dobrze, moi drodzy, zacznijmy od tego, że mam dla Was dwa pytania. Na początek, tak po prostu, żeby się zorientować, zorientować, kto z nami jest? Pierwsze pytanie sztuczna. In Inteligencja, szansa czy zagrożenie? Moi drodzy, jak to widzicie? Czy jest to bardziej szansa, czy jest to bardziej zagrożenie? No bo mogliście przyjść tutaj na dzisiejsze spotkanie z taką różną motywacją, czy albo zobaczyć, że to nie jest takie straszne, albo zobaczyć, że to może być straszne, albo zobaczyć, jakich błędów się wystrzegać, jak uniknąć takich pomyłek, korzystania z. Ze sztucznej inteligencji, z, z AI, z czatu GPT, z innych narzędzi, które dzisiaj też będę Wam pokazywał. Dam jeszcze chwilkę na to, żeby, żebyście odpowiedzieli. Zaraz też pokażę Wam wyniki, jak wszyscy, jakich odpowiedzi wszyscy udzielili. I będziemy mogli przejść też do drugiego pytania. Dobrze, jeszcze 5 sekund, 4, 3. Dwa, jeden. I hop. Kończymy to i udostępniam wyniki. E, moi drodzy, no zdecydowanie, zdecydowanie sz, szansa i zdecydowanie szansa, czyli y, większość z Was jest w gronie właśnie tych osób, które uważa, że jest to szansa jest też trochę osób, które uważa, że jest to zagrożenie, a nawet zdecydowane zdecydowane zagrożenie. O tym ja też będę dzisiaj. Mówił, oczywiście czasu nie mamy dużo, bo, bo mamy godzinkę, więc to jest temat rzeka, ale pokażę Wam też, udostępnię Wam źródła bardzo ciekawe, który, których możecie po prostu szukać więcej informacji na ten temat. I teraz, moi drodzy, jeszcze mam jedno dla Was pytanie, takie, którego pewnie mogliście się spożywać, czy po prostu korzystacie już macie jakieś doświadczenia, czy korzystacie z, ze sztucznej inteligencji. Mówię o takim świadomym korzystaniu, bo niektórzy z nas korzystają ze sztucznej inteligencji, nawet o tym nie wiedząc. Wiele aplikacji już w telefonach gdzieś tam w tle ma sztuczną inteligencję, która w różny sposób, w różny sposób zarządza, na przykład czasem wyciszenia telefonu, czy sugeruje różne rodzaje odpowiedzi i tak Mówię o takim świadomym korzystaniu, czyli właśnie z czatu GPT, w takiej codziennej, codziennym, codziennym Waszym działaniu, codziennej pracy. To jest właśnie pytanie o to, czy korzystacie już z, z, z tej sztucznej inteligencji, z AI, chociażby z czatu GPT, czy z jakichkolwiek innych narzędzi. I ostatnie 5 sekund, 4, 3, 2, 1 i mamy to. E, mamy to e, tak codziennie. Są osoby, które korzystają codziennie, kilka razy w tygodniu, bardzo rzadko, i są osoby, które nie korzystają wcale. Dobrze, moi drodzy, to, to najważniejsze, e, najważniejsze mamy, e, mamy za sobą. Ja wrócę do udostępnienia mojego ekranu. E, zacznijmy od takich bardzo podstawowych rzeczy: czyli co może AI, co może sztuczna inteligencja. Są pewnie podstawowe rzeczy, których wiecie i pewnie się domyślacie: może generować treści różnego rodzaju, może generować dźwięk, w tym między innymi może generować całe podcasty. O tym, wam, o tym Wam później powiem. Może generować obrazy, animacje, ilustracje, rysunki. Tutaj ta kategoria graficzna jest bardzo szeroka. Może generować też materiały wideo. Co jest ważne w tym, jak myślimy o AI, Ważne jest to, że to się bardzo dynamicznie zmienia. Z miesiąca na miesiąc technologia idzie bardzo mocno do przodu. Z miesiąca na miesiąc są nowi, nowe, nawet rządy, które decydują się na to, że zainwestują miliardy dolarów w rozwój technologii AI do naprawdę różnych, różnych celów. Więc to się bardzo dynamicznie zmienia. To, co ja mówię dzisiaj, jutro może już być nieaktualne, albo w dużej mierze wymagać po prostu aktualizacji. Kolejna rzecz, oczywiście, co może ja to tłumaczyć na różne języki, ja tu nie mówię o takim prostym tłumaczeniu. Ja na przykład osobiście korzystam z takiego narzędzia jak DeepL, które to, które to narzędzie. Nawet wcześniej o tym nie wiedziałem. Jest takim tłumacz, prostym tłumaczem na komputerze, gdzie dwa, jak klikniesz dwa razy CTRL-C czy komand c na Macu, to on kleja to, to i tłumaczy, ale w tle działa AI i tłumaczy to AI. Ale mówimy też również o takich technologiach, które pozwalają na żywo prowadzić, prowadzić rozmowy w różnych językach. Kolejna rzecz, którą tutaj sztuczna inteligencja może potrafi już w dużej mierze, to pisać programy. Ja to zapisałem, zapomniałem jeszcze dorzucić, testować oprogramowanie, czyli może napisać wam jakiś program, ale może też przetestować oprogramowanie, zweryfikować w przypadku programistów kod, który został napisany i wyszukać na przykład miejsc do optymalizacji albo czy nie ma jakichś błędów. Prowadzić rozmowę, no to coraz częściej chyba spotykamy na stronach różnego rodzaju instytucji, firm, że tak na dobrą sprawę klikamy w to okienko czatu i nie, nie, nie ma tam po drugiej stronie osoby, ale mamy tam chatbota, co jest ważne, że te chatboty są coraz bardziej inteligentne, coraz lepiej odpowiadają na pytania, czasami nawet nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy po drugiej stronie jest. Jest, jest jakiś bot. Analizować dane to jest moim zdaniem bardzo duży potencjał, ale oczywiście też zagrożenie z tym związane, czyli ochrona danych osobowych. Rozpoznawać twarze, wyrazy twarzy, obiekty na zdjęciach, czyli taki, takie, tutaj API, akurat mam na myśli, tak? Czyli podajecie. Określony obraz, zwrotnie dostajecie informację, co jest na tym, na, tym, na tym obrazie. Możecie to dostać w formie chociażby hashtagów, możecie to dostać w formie opisu, także bardzo różne. Ja tutaj od razu widzę zastosowanie dla osób niewidomych, tak, które mogą dostawać opis słowny danego obrazu, mniej bądź bardziej szczegółowy i wchodzić w interakcję z, takim, z taką sztuczną inteligencją. No, i taka, taka ciekawostka, generować reklamy na przykład na Spotify. Spotify zapowiedział już jakiś czas temu o tym, że będzie, będzie testował generowanie automatycznych reklam. Co to oznacza? To oznacza, że wykorzystują głos osoby prowadzącej dany podcast oraz dodatkowo wykorzystują, wykorzystują Przerwy w podcaście, automatycznie, jak gdyby rozpoznają momenty w podcaście, gdzie jest pewna pauza, jest pewna zmiana tematu, jest pewne podsumowanie czy jest po podsumowaniu i w tym miejscu wstawiają automatycznie wygenerowaną, wygenerowaną reklamę. Tych zastosowań AI jest mnóstwo i tak jak powiedziałem, można, można na, znaleźć tego bardzo, bardzo dużo. Jest, AI jest stosowane również w medycynie, gdzie. Gdzie wspiera procesy poszukiwania leków, czy wspiera procesy analizowania różnego rodzaju bakterii? Jest stosowane, czy jest taki, taki, na razie słyszałem o takim planie, że będzie w południowym Sudanie, będzie wspierać pojazdy, które będą bezzałogowe w dostarczaniu żywności w obszary zagrożone. Zagrożone powodzią, zagrożone konfliktami wojennymi. Także tych zastosowań jest bardzo, bardzo dużo. Można by o tym opowiadać pewnie cały dzień. Narzędzia AI. Najbardziej znane ChatGPT, GPT, yy, yy, opracowany przez OpenAI. Jeśli ktoś ma yy, iPhone'a, to pewnie wie, albo jeśli nie, to właśnie się dowiedział, że jest. Gotowa aplikacja, Chat GPT, z której można po prostu korzystać do tego, żeby bezpośrednio w urządzeniu, w telefonie korzystać z tego czatu GPT. Bing, Microsoft, przeglądarcie Edge, też jest on już dostępny, oraz Bart od Google, plus tysiąc innych. Tych narzędzi AI powstaje naprawdę, naprawdę bardzo dużo, tych modeli AI do różnych, bardzo różnych zastosowań też powstaje bardzo dużo. A tak na dobrą sprawę, to, co my dzisiaj, to, co ja Wam dzisiaj pokażę, to jest namiastka tego, co, tego, co jest. A teraz przejdźmy do przykładów, 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 czyli najciekawszej części tego naszego dzisiejszego spotkania. I zacznijmy może od takiej pierwszej rzeczy. Taki przykład od razu, jak, jak generowanie treści zbiórki. Ja sobie tutaj zrobiłem taki, zaraz to powiększymy, zrobimy z tego 200%, żebyście widzieli. Przygotowałem sobie taki przykład treści zbiórki internetowej. Napisz treść zbiórki internetowej, której celem jest zebranie 10 tysięcy złotych na remont schroniska. W schronisku musimy wyremontować dach, który przeciekał od 6 miesięcy, ale po ostatnich burzach musieliśmy przenieść ponad 20 kotów w inne miejsce. Remont dachu musimy zrobić we wrześniu, zanim zaczną się jesienne deszcze. Treść przygotuj w sposób emocjonalny, podziel ją na krótkie akapity z nagłówkami. Co jest ważne w takim właśnie pisaniu takich fachowo nazywanych, nazywa się to promptów, czyli takich zapytań do, do, do czatu GPT, i jak w ogóle ten czatki PT traktować? Przede wszystkim to jest tak, jakbyście, można powiedzieć, mieli takiego pracownika, którym zlecacie zadanie, i im więcej, im więcej szczegółów podacie i doprecyzujecie wasze oczekiwania, tym efekt będzie lepszy. Co jest ważne, to jest jak rozmowa z tym pracownikiem, czyli ten pracownik dostaje od was zadanie, to jest jego pierwsze zadanie, i on w tym odpowiada na to, na to zadanie. I co więcej, możecie dać mu informację zwrotną, żeby pewne rzeczy poprawił i napisał inaczej. Więc ja teraz po prostu kopiuję i wrzucam Wam tutaj okienko czatu GPT, klikam sobie nowy czat i w czacie GPT mamy do wyboru wersję 3,5, która jest bezpłatna, ograniczona tak na dobrą sprawę ilością zapytań, chyba że zdecydujecie się na, na abonament za 20 dolarów miesięcznie, wtedy macie również dostęp do czatu GPT-4 oraz jak gdyby nie macie takiego ograniczenia, gdzie tutaj może się zdarzyć, że jeśli wykorzystacie wersji bezpłatnej, to po prostu będziecie musieli poczekać, będziecie dostawać informację, że czat GPT jest w tym momencie zajęty. No to zadajmy mu to pytanie i zobaczmy, co się stanie. Ja Wam za chwilę też pokażę. Ten czat teraz GPT realizuje to zadanie, generuje mi, generuje mi treść. Co jest ważne, ja Wam za chwilę pokażę to samo odpowiedź, na to samo zadanie, którą, którą było, która była przygotowana wcześniej. Co jest ciekawe. No, tak jak tutaj tak jak tutaj było zadanie, że treść ma być emocjonalna i podzielona na ak akapity z nagłówkami. Mamy, mamy akapity z nagłówkami, mamy nagłówki odpowiednie, i mamy mamy treść przeczytajmy sobie na przykład ten fragment Ocal nasze miałczące przyjaciółki Wasza pomoc może zrobić ogromną różnicę każda złotówka którą zechcecie nam ofiarować przyczyni się do spełnienia tego ważnego celu chcemy aby nasze koty mogły wrócić do swojego prawdziwego domu schroniska pełnego miłości i opieki to miejsce gdzie czują się kochane i bezpieczne gdzie ich futerka znowu będą suchutkie a oczka świecące radością Nie wiem jak wy dla mnie ten tekst jest emocjonalny nawet kto wie, czy nie troszeczkę za bardzo emocjonalny i całkiem ciekawie napisany. Oczywiście jest tu pewne, są tutaj pewne ograniczenia, ale może zróbmy w ten sposób, że skopiujemy sobie tytuł tego akapitu i napiszmy do tego czatu, poprośmy go o to, żeby dopracował troszeczkę ten akapit. Dajmy mu tak zadanie, napisz akapit i w cudzysłowie to jeszcze... Jeszcze raz, aby był, był dwa, razy, dwa razy dłuższy i bardziej formalny. Czyli zmieniamy mu trochę koncepcję, że to nie ma być ten, ten akapit, nie ma być taki emocjonalny, ma być bardziej formalny. Widzimy, że ten jeden akapit zrobił się od razu dłuższy, tak na pewno sprawę zrobił z tego, zrobił z tego trzy różne akapity i, ma, i możemy sobie to przeczytać. W tych niezwykłych trudnych chwilach pragniemy pokornie i serdecznie zwrócić się do Państwa z apelem o wsparcie do państwa, tak? czyli już nie do ciebie, tylko bardziej o, oficjalnie, z apelem o wsparcie, um, który może mieć wpływ na losy naszego schroniska dla kotów. Jeśli sobie to przeczytacie w szczegółach, to zobaczycie, że to jest zupełnie inaczej zredagowane. Oczywiście, czego ja z własnego doświadczenia nie polecam, to nie polecam e, zrobienia kopiu i wklej i wrzucenia tego tak jak jest, gdzieś do internetu bez przeczytania. Dlatego, że mogą być tam informacje, które są. Które są po prostu niezgodne nie, nie albo sformułowania, które w przypadku waszej organizacji nie będą, w waszym w przypadku waszej organizacji po prostu pasować, nie będą, nie będą się zgadzać. I teraz, moi drodzy, ja wam pokażę jeszcze remont schroniska w wersji tej wcześniejszej i porównajmy sobie pierwszy akapit, pierwszą część tej naszej odpowiedzi tutaj mamy remont schroniska, który był wcześniej. Możemy sobie nawet tutaj zrobić tak, że sobie zduplikujemy to i w jednym miejscu będziemy mieć jedno, w drugim drugie. Czyli tu mamy ten, ten nowy, a tu mamy ten, znaczy tu mamy ten nowy, a tu mamy ten, ten e, poprzedni, e, 3,5 schroniska. OK. Mamy tutaj dwa akapity. Możemy sobie porównać. I zobaczcie, że za każdym razem ta treść jest inna. Jest to zupełnie inaczej. To samo zadanie, ale zupełnie inaczej zrealizowane. Nie bez powodu tutaj jest taki przycisk, że możemy sobie poprosić o zregenerowanie. Czyli jak ja sobie tutaj kliknę, to, to to zadanie jest robione jeszcze raz. Naszym wkładem do tego, jak działają te narzędzia, w jaki sposób one będą bardzo pomocne, jest kliknięcie w górę albo w dół. Czyli jeśli coś tobie. Pasuje, ale jeśli coś Tobie nie pasuje, albo jest na przykład kompletnie bez sensu, to bardzo to warto zrobić kciuka w dół po to, żeby dać informację do tego systemu, żeby mógł się po prostu uczyć, jak lepiej, jak, jak lepiej, jak ich lepiej udzielać odpowiedzi. Moi drodzy, to był pierwszy przykład, czyli z, zbiórka lecimy z kolejnym przykładem, treść posta. Tutaj mamy bardzo, bardzo podobnie. Tyle, że wam pokażę wam teraz, w jaki sposób możemy wygenerować, rozpoczynamy nowy czat. Co jest ważne, jak korzystacie z czatu GPT, każda taka konwersacja to jest jak gdyby osobna rozmowa z tym czatem. Możecie do niej w dowolnym momencie wrócić i poprosić o kontynuację tej rozmowy, czy gdyby rozpocząć tę rozmowę. Rozmowę dalej. To, co ja tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, mamy na przykład, a to pokażę na tym przykładzie, który mamy, mamy w tej chwili. Czyli mamy nowy, nowy przykład i mamy treść. Napisz treść posta na Facebooka informującego o zbliżającym się festynie. Festyn odbędzie się 2 września w swarzencu na rynku. Bardzo konkretne miejsce, bardzo konkretna data, a dochód zostanie przeznaczony na wsparcie domu dziecka w swarzencu przy ulicy cementarnej. Też bardzo konkretna informacja. Zakup przyborów szkolnych, plecaków, zeszytów oraz ubrań dla 14 wychowanków domu dziecka. Też podajemy tutaj konkrety, po to, żeby w treści, którą otrzymamy, też były konkrety. Atrakcje podczas festynu, dmuchańce, konkursy z nagrodami, loteria fantowa, występ zespołu tanecznego Hopsiup. Gościem specjalnym będzie Krzysztof Kołowczyc. W treści wykorzystaj emoji. Ja jeszcze tutaj dopiszę. Że odbędzie się 2 września w godzinach, w godzinach 12 do 18 z na rynku. I zobaczmy, co się tutaj znajdzie. Od razu widzimy, że zastosował emoji, czy że w treści pojawiło się, pojawiło się emoji i ta treść jest wcale nie taka, nie taka długa. No to dostał też konkretne, konkretne zadanie. post na Facebooka. I moi, moi drodzy, cześć, cześć kochani, mam ogromną przyjemność i w ogóle tytuł tutaj zapraszamy na festyn charytatywny. Od razu pokazuję, pokazuję, o co tutaj chodzi. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was na niezwykłe wydarzenie Zbliżający się festyn charytatywny, który odbędzie się 2 września o godzinach 12-18 na rynku w Swarzędzu. Zwróćcie uwagę, że jak gdyby tutaj ładnie ja wpisałem tylko w ten sposób, 12.18 zostało to przerobione na 12.00, 18.00. Niezapomniany dzień, pełen radości, zabawy, dobrej energii, a jednocześnie szansa, byśmy razem mogli pomóc potrzebującym. Co, jest, co tutaj widać, i dlaczego, dlaczego warto z tego skorzystać? Dlatego, że te treści one są, może nie są idealne, ale w wielu przypadkach mogą stanowić dla Was inspirację. Albo mogą stanowić coś, co w 70%, 80%, czasami 60% zrobi po prostu dla was, za Was robotę, będziecie mogli to po prostu wykorzystać, zrobić kopiuj, wklej, wrzucić w internet, nie zastanawiając się dłużej nad tym, co, co jeszcze powinno znaleźć się w treści. Co jest ważne, o czym czasami nie pomyślimy, albo możemy zapomnieć, od razu są dorzucone hasztagi. Co jest istotne, na przykład w przypadku Instagrama, że mamy hasztagi do sugerowane hasztagi do, do wykorzystania. Teraz możemy zrobić tą samą operację, ale wykorzystamy do tego celu czat GPT 4. ja tutaj skopiuję tylko tą treść, bo tą treść tutaj zmodyfikowałem, dodając godzinę. Zrobimy nowy czat, skorzystamy z GPT4. I zobaczmy, co. Nam tutaj się pojawi. Kamil napisał, jak tutaj zrobić dwa okna czatu e, e, obok siebie. To jest w przeglądarce Edge, jest taka funkcja e, split screen. To akurat jest na Macu. No i do się podejrzewam, jest tak samo. I to wtedy klikasz tutaj i dajesz drugie okienko. Bardzo fajna rzecz. Czy to jest nagrywane i będzie dostępne? Jest na Facebooku i, i będzie, jak najbardziej. Dobra, i moi drodzy, yy, widać, że tutaj oczywiście wersja czwarta czatu GPT przede wszystkim, tak na pierwszy rzut oka, użyła dużo więcej emotikonek. Zrobiła. Widzę tutaj chyba takie, no właśnie, zróbmy sobie tak, jak tutaj Kamil też zasugerował. Zobaczmy sobie naszą wersję 3,5 w tym okienku i wersja 4. Po prawej stronie ma, mamy, a nie, po prostu GPT-4. Po prawej stronie mamy GPT-4. Po lewej stronie mamy GPT-3. Zobaczmy, jakie są tutaj różnice. No, tutaj widać, że wersja GPT-4, ta już nowsza, korzystająca z nowszych, z nowszych też danych, no przede wszystkim zastosowała dużo więcej emotikon, rozbiła tą treść, rozbiła też tą treść bardziej ta jest, można powiedzieć, więcej ma akip, akapitów, takiej treści, a tutaj jest więcej takich podzielonych, podzielonych e, e, części i zobaczcie, co jest ciekawe, prosimy o udostępnienie tego posta, aby dotarła do jak największej liczby osób, tutaj też jest podzielcie się informacją ze znajomymi, byśmy mogli razem uczy, uczynić ten festyn niezapomnianym wydarzeniem, czyli e, można powiedzieć, że jak gdyby ta informacja tutaj jest taka bardziej wprost, w mojej ocenie będzie bardziej skuteczna, bo prosimy o bardzo konkretną akcję, czyli udostępnienie. Kliknięcie przycisku udostępnij. Ta informacja tutaj po lewej stronie, po lewej stronie podziel się informacją ze znajomymi, no niekoniecznie tutaj jest to jasne, że to trzeba kliknąć udostępnij i w jakiś sposób udostępnić posta na Facebooku. To są w mojej ocenie subtelne różnice. Oczywiście, to będzie się z czasem, z czasem pewnie zmieniać, i kolejne wersje już będą bardziej dopracowane. Czyli kolejny przykład, kolejne zastosowanie tego, co, co sztuczna inteligencja może dla Was zrobić, to napisać po prostu treść. Ta treść może być w iluś procentach gotowa, a w iluś procentach może po prostu wymagać przepisania. Jak widzicie przycisk regenerate, możecie to przegenerować ponownie i zobaczyć, jakie, jakie będą efekty. Kolejny przykład: wygenerowanie grafik, i myślę, że to jest przykład, który, który ja wam pokażę moje jak gdyby, doświadczenia. Przygotuję ilustrację przedstawiającą koszykarzy na wózkach inwalidzkich w trakcie gry styl akwarela. Ja w ogóle, tutaj wam się podzielę, że styl graficzny w malarstwie, nie wiedziałem, są jakie style graficzne w malarstwie, więc, bo chciałem zadać pytanie odpowiednie do, do naszego tutaj Daila, który jest generatorem grafik, czy sztuczną inteligencją, która generuje, generuje grafiki, więc zadałem mu pytanie, jakie istnieją style graficzne malarskie. Czyli kolejny sposób na wykorzystanie to, jak nie macie jakiejś informacji, możecie poprosić o takie po prostu podpowiedzi do, do danej rzeczy. I ja wpisałem tutaj yy, yy, wpisałem tutaj właśnie co wpisałem? Wpisałem przygotuj ilustrację przedstawiającą koszykarzy na wózkach inwalidzkich w trakcie gry styl akwarela. Taki jest efekt. No, myślę, że co najmniej mało zadowalający, a tak na dobrą sprawę nie mamy tutaj niczego, o co prosimy. Dlatego co zrobiłem? Zrobiłem po prostu szybko kopiuj w klej. DeepL, z którego korzystam, zrobił mi tłumaczenie na język angielski i spróbowałem jeszcze raz z językiem angielskim i teraz zobaczcie, efekt już jest zupełnie inny. Oczywiście możecie nie chcieć korzystać z ilustracji w, waszej, w waszym, na waszym Facebooku czy w waszych materiałach, ale może z jakiegoś powodu będziecie chcieli wyróżnić jakiegoś posta. Na przykład robicie posty, w których za każdym razem jest zdjęcie, 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 zdjęcie i chcecie w jakiś sposób urozmaicić waszego Facebooka czy waszego Instagrama. Możecie dla odmiany zrobić coś podobnego, ale w formie, właśnie, ilustracji. Co jest na ten moment charakterystyczne i co de facto wynika troszeczkę z tego, że ten Dale, ten, to, to, to narzędzie do generowania grafik zmieniło się od momentu powstania, zmieniło się dosyć znacznie. Nie ma tutaj praktycznie widocznych twarzy i większość jest, większość jest obrócona tyłem, bokiem w taki sposób, że nie, nie można było rozpoznać. Dlatego właśnie, żeby, tak jak tutaj widzę, dyskusja się pojawiła na, na, na czacie, że kwestie właśnie ochrony praw i tego, że w wygenerowanych grafikach mogą się pojawić twarze de facto osób, które no, może nie istnieją, ale bo są mega zbliżone, mega podobne do osób, które, które, które istnieją. Które, są, które po prostu żyją naprawdę, w związku z tym możemy naruszyć w ten sposób dobra, dobra osobiste. Ja Wam pokażę tutaj też inne przykłady tego, co testowałem. Na przykład, właśnie Golden Retriever Swimming in the Pool Digital Art. Czyli ma, chcemy po prostu mieć zdjęcie Golden Retrievera, który pływa w, w basenie i ma to być Digital Art. Możemy też sobie sprawdzić. Teraz spróbujmy jeszcze raz to. I tylko zamiast watercolor, zróbmy Digital Art i zróbmy Generate. Zobaczmy, co nam tutaj powstaje. Tak, tutaj, tak jak się pojawiła dyskusja, że zalecane jest informowanie o tym, aby, aby, aby informować o tym, jeśli w 100% używacie, robicie kopiuj, i wklej treści. To, to używać informacji o tym, że jest to wygenerowane przez AI. No i zobaczcie, digital art wygląda kompletnie inaczej niż to, co powstało wcześniej. Tutaj mamy watercolor star. Nie osobiście akurat ten bardziej się podoba. Tutaj mamy coś zupełnie innego. Być może takie coś dla was będzie bardziej, bardziej, bardziej wam pasowało. Od razu mi przychodzi do głowy. Dobra, mamy digital art, mamy watercolor art. Jakie jeszcze możemy mieć tutaj te y, style? A możemy wrócić do tego, na no, mojego zapytania o, y, o style, styl graficzny w malarstwie i zróbmy digital art, watercolor, e, art, e, e, others, e, or, other styles. Ja to wpisuję po angielsku, mimo tego, że wcześniej pisałem po polsku. On sobie myślę, że z tym poradzi. No i zobaczcie, i tutaj wrzucam mi, właśnie, e, wrzucam inne, e, inne e, opisy po angielsku. Przetłumacz na, e, przetłumacz na, na polski. Polski. Dobrze, wpisałem? Przetłumacz, przetłumacz na polski. Ok. Sztuka cyprowa, sztuka kwalerowa, punkturyzm. Zobaczmy ten punkturyzm, zobaczmy, co będzie, jaki będzie efekt. W generowaniu grafiki używałem wersji języka angielskiego, więc, więc tutaj też wracamy do języka angielskiego i robimy generowanie kolejny raz. Zobaczmy, jaki będzie efekt. Tu nawet moim zdaniem nie chodzi o to, że ktoś, to narzędzie, to AI, to sztuczna inteligencja zrobi coś za nas, w dużej mierze tak, nie? Ale to jest kopalnia inspiracji, kopalnia inspiracji do tego, co można zrobić, jak można, tak na dobrą sprawę, troszeczkę wyróżnić czasami się w komunikacji. Zobaczcie, to już jest kompletnie, kompletnie inny, inny styl. Czy on będzie spasował Wam, czy Wy go zastosujecie, czy będziecie chcieli używać czegoś takiego, to już jak gdyby pozostawiam Waszej, waszej gestii. Może warto też przetestować, sprawdzić, jak wasi fani na Facebooku zareagują na tego rodzaju, tego, rodzaju, tego rodzaju grafikę, tego rodzaju materiały. Dobra. Następny przykład tego, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję: jakie osoby, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, rodzinny, rodzinny, rodzinny najchętniej wpłacają do rewizny organizacjom społecznym które wspierają usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych. Mamy tutaj bardzo konkretne pytanie, robimy sobie nowy czat w wersji 3,5, dlatego że wersja GPT 4 jest płatna, tak jak mówiłem, to jest abonament 20 dolarów miesięcznie, ale z tej wersji, wersja GPT 3,5 jest jak najbardziej, moim zdaniem, OK. To już jest spore ułatwienie w codziennym działaniu. No i co widzimy na początek, że nie mam dostępu do najnowszych danych, taka informacja, ani statystyk po moim dniu odcięcia wiedzy we wrześniu 2021. Zaraz zrobimy to samo w GPT-4 i zobaczymy, jakie jest data tam. Niemniej jednak mogę podać ogólne obserwacje na temat osób, które często wykazują chęć wpłacania darowizn na rzecz organizacji społecznych wspierających osoby niepełnosprawne. I to jest przykład zastosowania sztucznej inteligencji, do tak na dobrą sprawę zastanawiania się do, do tego, jaka jest alternatywa. Alternatywa jest taka, że możecie wyszukiwać informacje w Google i przeczytać ileś tam artykułów na ten temat, ale będziecie musieli sami, że tak powiem, wyciągnąć esencję z tego. Możecie się oczywiście zrobić burzę mózgów w organizacji, zaangażować inne osoby, jeśli macie do tego, do tego czas i macie warunki. To jest narzędzie, które może Wam w jakimś stopniu ułatwić pracę, w jakimś stopniu, jakim stopniu pomóc w, w takim codziennym działaniu. Mamy tutaj informację, na przykład płeć. Osoby obu płci mogą być chętne do wpłacania dorowic, jednak w niektórych badaniach społecznych można zauważyć, że kobiety często angażują się w działania charytatywne i społeczne, w tym wspieranie osób niepełnosprawnych. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Ja intuicyjnie powiedziałbym, że jest to prawda. Chociażby po tym, że wiem, że w organizacjach społecznych w większości angażują się, angażują się kobiety, ale warto zadać sobie takie pytanie. Czy ta informacja, którą otrzymałem, w mojej sytuacji jest prawdziwa? Czy do końca jestem w stanie tej informacji zaufać? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, dlatego że. Możecie zauważyć, i to jest taka jedna przestroga, ja później mam je na, na prezentacjach, że na przykład, jeśli poprosicie AI o yy, wskazanie na przykład autorów książek na temat yy, niepełnosprawności, może się zdarzyć, że tytuły książek i autorzy książek nie będą się kompletnie zgadzać. Yy, to wynika z bardzo różnych yy, rzeczy. Jedną z takich podstawowych rzeczy jest to, że że to jest w pewien sposób ochrona, też i identyfikacja treści, które się pojawiają w internecie, a są po prostu wygenerowane przez AI. Tak? Czyli jeśli coś nie zgadzają się te informacje, to na przykład taki bot googlowy, który chodzi po stronach i weryfikuje treść i pozycjonuje treści, też jest w stanie takie informacje wyłapać i zidentyfikować. Przy okazji treści do Google'a też będę wam o jednej rzeczy powiem. Więc mamy tutaj taką, e, taką informację, miejsce zamieszkania. Mamy ludzie w różnych miejscach zamieszkania, mogą być chętni do wpłacania dorobiz na rzecz organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Często jest to związane z dostępnością takich organizacji w danym regionie oraz świadomością społeczną na temat potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadajmy mu jakieś kolejne pytanie. Nie wiem, czy macie w tej chwili jakiś pomysł, o co chcielibyście tutaj. O co chcielibyście tutaj w takim przypadku zapytać. O co doprecyzować? O analizie danych będziemy też, też za chwilę za chwilę mówić. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to, to, to zapraszam. Co mi przychodzi do głowy miejsce zamieszkania. No może miejsce zamieszkania. Zamieszkania. Czy mieszkańcy. Psi wpłacają częściej darowizny niż mieszkańcy miast? No, zadajmy takie pytanie. No i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. A, tutaj widzę, Michalina napisała, właśnie: czy przeważają osoby na wsi, czy w mieście? No, jak widzimy, nie ma takiej jednoznacznej e, odpowiedzi, że zależy to od, zależy od wielu czynników. No, i tutaj, jakie czynniki mogą mieć, mogą mieć znaczenie? Świadomość społeczna, związki lokalne, zasoby finansowe, kultura loka lokalna, dostępność organizacji. I teraz, jak gdyby macie takie informacje, i okej, okay, nie macie odpowiedzi, ale wiecie, co możecie uwzględnić. Jeśli Wasza organizacja działa na przykład na terenie wsi, która jest wsią podmiejską, czyli w której mieszka bardzo dużo mieszkańców miast, to możecie. Wziąć pod uwagę to, że na przykład zasoby finansowe tej grupy będą prawdopodobnie większe, no bo są to osoby, które mieszkają pewnie w domach, na wsi, blisko miasta, więc możecie jakby tutaj dalej wyciągać samemu wnioski. To może być coś, co Wam po prostu podpowie w takim codziennym, codziennym działaniu. Jesteśmy na, Mamy już 12.40, jesteśmy na czwartym punkcie, więc lecimy dalej. Konkretne zastosowanie: przygotuj plan spotkania z wolontariuszami. W celu omówienia zadań, jakie mają podczas festynu. Spotkanie potrwa półtorej godziny, Uwzględnię również motywację wolontariuszy, każdy z punktów planu opisz w maksymalnie pięciu zdaniach. Czyli wyobrażamy sobie, że robimy spotkanie, co ja mam na tym spotkaniu powiedzieć? Co jest, dlaczego warto tutaj zaprząc tą sztuczną inteligencję to AI, żeby zadać mu takie pytanie. Ano, dlatego, że raz będziecie mieć pewnie w dużej mierze gotowy plan tego spotkania, albo jeśli nie, to jakąś inspirację. A druga rzecz jest taka, że to w dużej mierze pozwoli wam, jak gdyby uzupełnić ten plan, który byście przygotowali sami. Sztuczna inteligencja AI korzysta z zasobów, można by powiedzieć, ja tak troszeczkę mogę po to porównać, do tego, że tak jakbyście przeczytali wszystkie książki albo informacje, które są na świecie i oczywiście większość z nich możecie zapomnieć, ale mimo wszystko macie to gdzieś w zasobach. W sumie czy inteligencja może zapomnieć? Pewnie nie. Więc jak gdyby korzysta z wiedzy, z bardzo, bardzo szerokiej wiedzy. Więc jest duża szansa, że taki plan spotkania, który dostaniecie tutaj, będzie zawierał wszystkie niezbędne elementy, będzie zawierał to, co powinno się na tym spotkaniu znaleźć, i po prostu nie zapomnijcie o, o czasami jakimś drobnym szczególe, który jednak jest szczegół, szczegółem, ale później się okazuje ważnym. Tak? I macie czas trwania spotkania, półtorej godziny. Nawet pokazuje Wam, ile czasu poszczególne elementy powinny, powinny zająć. Cele i oczekiwania, przedstawienie głównych celów festynu, integracja społeczności, promocja lokalnych talentów i tym, i, i tym podobne. Czyli pokazuję Wam, o czym warto na tym spotkaniu powiedzieć, nawet w takich bardzo konkretnych, bardzo konkretnych, bardzo konkretnych blokach. Motywacja i współpraca, przerwa i pytania, podsumowanie i zakończenie. Nawet widzicie uwzględnienie przerwy na pytania. Co jest ważne, że to jest na przykład rozbite na te półtorej godziny. Czyli tutaj patrzycie na to i widzicie, dobra, kurczę, to, y, to może zająć 15, 10 minut, to zajmie 15 minut, pół godziny na to. Może w Waszym przypadku akurat jest potrzebne nie pół godziny, a 20 minut. Y, Instruktorz praktyczny, może w Waszym przypadku czasowo będzie inaczej, ale jak gdyby też uwzględniacie, uwzględnia, zmusza Was tak na dobrą sprawę do tego, żeby się zastanowić, ile czasu zajmie Realizacja konkretnego zadania. Ja tutaj mogę na przykład też, e, e, chciałbym, jak już myślę o tym spotkaniu z wolontariuszami, to e, załóżmy, że mam młodą grupę wolontariuszy, więc chciałbym zrobić jakiś taki przerywnik w trakcie, jakąś, nie wiem, taką aktywizację tych wolontariuszy. Więc zadajmy mu po prostu pytanie. W jaki sposób mogę zrobić przerwę, przerwę podczas spotkania? Będzie na nim około 100 osób. Przerwa aktywna, ruch fizyczny. Czyli coś, co można zrobić na spotkaniu ze 100 osobami. Co jeszcze może być ważne? Może być ważne, że miejsca siedzące, tak? Będzie na nim miejsca siedzące. Siedzące. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy co, co zobaczymy. Zestaw ćwiczeń rozciągających, zorganizuj krótką sesję rozciągania i rozgrzewki, relaksacji, poprowadź krótką sesję medytacji lub technik oddechowych, krótka gra zespołowa, prostą tą aktywną grę zespołową. To dobrze, to weźmy Jaka może być y, krótka gra zespołowa? Maksymalnie, maksymalnie 5 minut. Y, zespoły. No, dajmy tutaj zespoły dwuosobowe. A niech się trochę wysili. Zobaczmy, co mi tu Wam tutaj podpowie. Zakręcone partnerstwo. Tylko ruchy ciała i mimikę drużyny muszą wykonać określoną sekwencję ruchów w odpowiedzi na sygnały dźwiękowe. No oczywiście można to podejrzewam tutaj sobie dopracować. Przygotuj listę prostych ruchów lub akcji, które drużyny będą musiały wykonać, na przykład machanie rękami, kłusowanie, klaskanie w ręce, obrót w miejscu. Przygotuj sygnały dźwiękowe, gwizdek, dzwonek lub klaskanie. Mamy pomysł. Być może nieidealny, być może to wymaga dopracowania, przećwiczenia z kimś, ale mamy pomysł, co możemy takiego zrobić podczas takiego, takiego wydarzenia. I oczywiście, alternatywą do tego jest to, że raz macie doświadczenie, więc w ogóle tego nie potrzebujecie, bo robicie takie spotkania raz w tygodniu, więc już macie wszystko opracowane na tip-top. Ale jeśli nie macie doświadczenia, to jaka jest alternatywa? Możecie kogoś zapytać, możecie wygooglować, czyli. Możecie zapytać, co oznacza również zaangażowanie innych osób, w, które prawdopodobnie mają inne zajęcia w waszej organizacji, zajmują się czymś innym, być może ważniejszym, będziecie im przerywać pracę, więc to jest jak gdyby alternatywa dla zapytania, zapytania czatu GPT, albo wyszukiwanie w, w Google, albo w innej wyszukiwarce. Mówię o tym, żebyście po prostu traktowali tą sztuczną inteligencję jako coś, co może wam pomagać takich codziennych różnych e, zadań. Magdalena napisała, że na Daily e nie ma kredytów mam dalej rysunek KPI e, bary. Tak e, dlatego, że e, dlatego, że e, Daily e jest, e, jest płatne tam za 15 dolarów jest za 15 dolarów jest 115 chyba kredytów. Ja zobaczę, czy tu on tutaj mi pokazuje, ile mam wygenerowane. To, to, to mam wygenerowane, to ja dzisiaj wygenerowałem od, od rana. Tutaj zresztą po najechaniu możecie zobaczyć, jakie są, jakie były, jakie były pytania. To jest na przykład ciekawe. Prepare an illustration of dogs in shelter. Czyli chcemy obrazek psów w Psów w schronisku. No i efekt jest taki, że te psy, no nie wyglądają jakby były w schronisku, one wyglądają jakby były całkiem super szczęśliwe. No może to akurat się kojarzy ze schroniskiem. No więc zadałem drugie, drugie zadanie preparation of Set Dogs in the Cage, czyli smutne psy w klatce. No i efekt mam kompletnie, kompletnie, kompletnie inny. Także tych zabaw tutaj, tak na dobrą sprawę, zabaw, no może za, zabaw czy doprecyzowania, trzeba się po prostu tego nauczyć. Z czasem, z czasem, z czasem po prostu nabiera się wprawy w tym, jakie pytania zadać, żeby od razu był odpowiedni efekt. I to, co ja tutaj wygenerowałem, zostało mi 103 kredyty, tak? Więc wygląda na to, że jak gdyby jeden kredyt to jest jedno, jedno, jedno zapytanie po prostu. Jolanta nie wie, jakim cudem, używasz bezpłatnie. Być może znalazłaś się w gronie po prostu osób, które gdzieś zaczęły z tego korzystać bardzo, bardzo wcześnie i dopiero dla kolejnych osób dołączających są, są wprowadzone płatności. Lećmy dalej. Treść na stronę www. Pozycjonowanie strony, czyli jeśli zależy Wam na tym, żeby Wasza strona internetowa miała dobrą pozycję i chcecie przygotować treść na stronę internetową, to również możecie poprosić. Chat GPT o to, żeby przygotuj, przygotuj artykuł na stronę internetową na temat codziennych problemów osób z niepełnosprawnościami używaj na główku i akapitów po maksymalnie pięć zdań. Jeśli ktoś tutaj zna się na pozycjonowaniu, pewnie by dorzucił informację, że określone słowa kluczowe powinny się pojawić z gęstością odpowiednią, czyli mieć odpowiedni udział w słowach. Na razie nie będziemy tutaj tego komplikować. Jeśli ktoś by chciał, to wrzućcie może jakieś takie pytanie. Jeśli przychodzi wam do głowy jakiś przykład tego z waszego codziennego działania w organizacjach, to wrzućcie proszę na czacie. To ja za chwilę wrzucę do tego czatu GPT, zobaczymy wyniki, zobaczymy jak na przykład reżniki, wyniki różnią się w GPT-3,5 od GPT-4. Będziemy mogli nad tym sobie troszeczkę interaktywnie popracować. A póki co, dajmy mu to zadanie, niech on sobie to generuje. A ja Wam powiem jedną ciekawostkę, bo ja się zastanawiałem nad tym osobiście, jak Google traktuje treści przygotowane przez Chat GPT, przez sztuczną inteligencję na stronach internetowych. Czy ma to wpływ na, na pozycję Waszej strony w wyszukiwarce Google? I oficjalne stanowisko Google jest takie, że jakość ma znaczenie, kto jest autorem, czy na, kto napisała osoba, czy to napisała sztuczna inteligencja, czy to była jakaś hybryda jednego z drugim, nie ma znaczenia. Dla Google kluczowa jest jakość. Więc to jest, myślę, też, że też cenna informacja dla Was. Jeśli chcecie korzystać z czatu GPT do pisania treści na stronę internetową, to śmiało możecie z tego korzystać. No i mamy tutaj propozycję treści artykułu, codzienne wyzwania osób z niepełnosprawnościami, prowadzenie walki o równość i i dostępność. To może być artykuł zarówno na Waszą stronę internetową, jak nie wiem. Jeśli publikujecie na ngo.pl, to możecie na przykład w ten sposób też przygotować jakąś treść na, na, na określony serwis. Oczywiście przestrzegam i polecam przeczytanie, sprawdzenie, yy, dodanie być może jakichś danych statystycznych albo, albo takich danych, który, które Wy posiadacie jako organizacja, macie z, własne, z własnego doświadczenia. No, i mamy tutaj artykuł. Ten artykuł w mojej ocenie, jeśli chodzi o pozycjonowanie, jest po prostu za krótki. Napisz, napisz jeszcze raz. Artykuł trzy razy dłuższy. No to do roboty. A ja tutaj przepoczytam w międzyczasie. Uwaga, widzicie, tak? On sobie tutaj robi, a ja tutaj czytam, e, e, cyta, cyta, czytam, co tutaj piszecie na czacie. E, jeśli ktoś też ogląda na, na, na Facebooku, to też jak gdyby zapraszamy do, zapraszam do tego, żeby, żeby pytać. Michalina napisała, ciekawe mnie, czy jest możliwość, aby określiło budżet na organizację biegu na orientację organizowany dla dzieci w wieku 12-16 lat. To ja robię. Kopiuj. I zaraz to wklejmy i zobaczymy, Michalina, jaka będzie odpowiedź. Dobra, poprosiliśmy go o to, żeby tekst był trzy razy dłuższy. A czy on jest trzy razy dłuższy? Chyba nie do końca. No, tak um, wydaje mi się, że ten tekst nie jest trzy raz dłuższy. Przeczytajmy sobie ten akapit drugi. Zatrudnienie i edukacja dążenie do równych szans. Kolejnym istotnym obszarem wyzwań dla osób z niepełnosprawnościami jest sfera zatrudnienia i edukacji, pomimo że wiele krajów prowadziło przepisy zakazujące dyskryminacji w miejscu pracy i systemie edukacyjnym, osoby te wciąż często napotykają na trudności związane z, korzyści, z, związane z dostępem do, do równych szans. Przeszkody te mogą wynikać z braku dostosowania stanowisk pracy czy materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb i umiejętności tych osób. W rezultacie wielu, wiele zdolnych jednostek jest pozbawionych zdolnych jednostek takich. No ja bym tego nie użył, bo to jest takie przedmiotowe potraktowanie człowieka. Oczywiście ja jest pozbawionych możliwości rozwijania swojego potencjału zawodowego czy intelektualnego. To dajmy mu zadanie, żeby on ten akapit przepisał. Teraz Michalina przejdziemy do Twojego tematu. Przepisz e, akapit, e, akapit hop. E, Podaj przykłady, podaj w punktach przykłady i tutaj podajmy przykłady dostosowania miejsca pracy do potrzeb, potrzeb osób, osób z niepełnosprawnościami. Dobra, leć do roboty. No, i mamy, możemy tutaj rozszerzać sobie trochę ten artykuł, czyli zobaczcie, mam tutaj jakąś tam inspirację, mam jakąś część artykułu, mam jakiś punkt drugi, chcę go rozwinąć, skupić się na tym punkcie drugim. No więc mam jakby kolejną treść. Kolejną, kolejną treść, którą mogę dorzucić i po prostu w takiej formie punkci, punktów rozwijać artykuł artykuł dla, dla strony, na przykład na stronę internetową. A teraz zajmiemy się przykładem. Przykładem, który nam podała tutaj Michalina. Jeszcze raz sobie to skopiuję. Hop. Ja w ogóle nie edytuję tego, co, co, co napisałaś, po prostu robię No i za chwilę będziemy to dostosowywać. I teraz uwaga, ważna informacja, ważna informacja, Kluczowa być może. Wszystkie te rzeczy, które ja tutaj robię na ekranie, jak wejdziecie, zapiszecie się do nas, do, do grupy Fundraiserzy Fanimani na Facebooku, ja to wszystko Wam tam udostępnię, czyli będziecie mogli sobie przejrzeć po prostu wszystkie zapytania, wszystkie odpowiedzi, które zostały, zostały przez ten czat GPT dzisiaj podczas tego dzisiejszego spotkania, dzisiejszego spotkania zrealizowane. Więc zapraszam do grupy Fundraiserzy Fanimani na Facebooku. No dobra, no to mamy odpowiedź. Co my tutaj chcemy? Określiło budżet na organizację biegu, na orientację, organizowany dla dzieci w wieku 12-16 lat. Może pomóc w procesie planowania, szacowania kosztów, ale ostateczna decyzja dotycząca budżetu będzie zależała od wielu czynników. W tym lokalizacji wydarzenia, liczby uczestników, rodzaju wyposażenia i usług potrzeb do zorganizowania biegu, kosztów promocji i innych czynników. Zbieranie danych. I teraz. Michalina, masz tutaj odpowiedź, że musisz podać po prostu więcej informacji. Nie wiem, czy możemy tutaj na przykład podać mu więcej informacji. Już kontynuujemy ten, ten czat z nim. Bieg będzie w Puszczykowie na przykład. Puszczykowie. Przewidujemy około 100 biegaczy. Oraz 500 gości towarzyszących. Co my tutaj jeszcze mieliśmy. Planowana trasa. Okej. Okay. Trasa będzie miała około będzie miała 5 km. Podajemy mu takie informacje. Posiłki, dobra. Posiłki. To będą wiem, dwa banany na jedną osobę, butelka, dobra, jeden, butelka, butelka jeden litr wody na uczestnika, na jedną osobę. I tutaj biegnącą dopiszemy: na jedną osobę biegacza, żeby może lepiej zrozumiał. Butelka wody na uczestnika, kawałek ciasta dla biegacza. Dobra. Mapy, kompasy. Dobra. No dobra, zobaczmy, co on mi tutaj powie. Czy coś nam więcej podpowie, jakie będą koszty, czy on to spróbuje w ogóle oszacować. No, ja tutaj kwot póki co nie widzę. Ale zobaczcie, dziękuję za podanie dodatkowych informacji, czyli widzimy tutaj przykład tego, że jesteśmy cały czas w kontekście tego wcześniejszego, wcześniejszego pytania. No i teraz mamy listę. Opłata za wynajem terenu, ubezpieczenie, nakłady promocyjne, koszty administracyjne. To słuchajcie, co ja bym zrobił? Zrobił sobie po prostu kopię tego, wrzucił do jakiegoś arkusza i zobaczył, co dalej można z tym zrobić. Zrób listę kosztów w formacie pliku, pliku tekstowego albo CSV, bo CSV łatwo wkleić, do, łatwo wkleić do arkusza. I zobaczcie, tutaj macie coś takiego. No on tutaj akurat coś tam powielił, tak? Opis, kategoria koszt, opłaty za wynajem. Możecie sobie to skopiować albo zapisać jako dokument po prostu CSV otworzyć później, czy zaimportować do arkusza Google yy, i jak gdyby dalej nad tym, nad tym yy, pracować. Dobra. To mamy tutaj taką, yy, taką rzecz, co tutaj. Yy... No, Michalina tutaj napisała, że informacje są cenne, bo nie wiem na co zwrócić uwagę przy organizacji. I właśnie do tego można jak najbardziej wykorzystać ten, to, ten, ten tak na dobrą sprawę, mózg, tak? Zawierający mnóstwo informacji, yy, po to, żeby mieć po prostu inspirację, wiedzieć na co zwrócić uwagę, mieć jak gdyby komplet komplet informacji. Yy, dobra, mieliśmy, yy, dobra, zadanie numer 7. Napisz e -booka. To jest w ogóle. Yy, jak to e, w, po angielsku mind-blowing bym powiedział. E, napisz e-booka. E, godzina 13. Musimy kończyć pomału, ale ja Wam to pokażę i za chwilę Wam też pokażę, że przykład analizy danych oraz zagrożenia związane z analizą danych i jak bardzo to jest, przynajmniej wersja 3.5 niedoskonała w tym temacie. E, z, myślimy, myślimy o e-booku. Pokonywanie Pokonywanie przeszkód, pokonywanie przeszkód w życiu osoby niepełnosprawnej. No przykład, teraz tak sobie wymyśliłem, tak? Przygotuj spis treści. Zacznijmy od spisu treści e-booka pod tytułem Pokonywanie przeszkód w codziennym życiu. Życiu. Osoby niepełnosprawnej. No niech to podzieli, podziel, żeby łatwiej się czytało, podziel na pięć rozdziałów. No zobaczmy, co my tu będziemy mieli. No i hop. Oczywiście propozycja treści e-booka Pokonywanie przeszkód w codziennym życiu osoby niepełnosprawnej. Rozdział pierwszy wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności, definicja, warianty, wyzwania, możliwości. Fizyczne, aspekty codziennego funkcjonowania zarządzanie mobilnością, samodzielność codzienny, w codziennych w codziennych czynnościach codziennych, technologie wspomagające zdrowie i samo samopieczętowanie. Nie wiem, co mnie zastanawia, okej. Okay. Być może. Mam za mało wiedzy w temacie. No, mamy tutaj jakieś propozycje. Dobra, no to technologie wspomagające. To do dzieła. Napisz treść. Napisz. Napisz treść do rozdziału. A, nie będziemy rozdziału pisać. Do 2-3. Technologie wspomagające. Aplikacje mobilne i oprogramowanie dostosowane. Technologie komunikację. Dla osób z trudnościami w mowie lub całkowitym brakiem zdolności werbalnej istnieją technologie wspomagające komunikację, tablety, komputery wyposażone, oprogramowanie. No dobra, okej, okay, ale hmm, podaj przykłady. Podaj przykłady do rozdziału. Podaj przykłady do. ach, no dajesz. Voiceover i talk back. No i mamy tutaj bardzo konkrety, tak? Czyli takie, takie na dobrą sprawę coś, co pewnie musiałbym wyszukać w Google, to wbudowane narzędzia w systemach iOS i Android, które zapewniają czytnik ekranu, Be My Eyes, aplikacja łącząca. No, mamy jak gdyby rzeczy, które możemy, konkrety, po prostu konkrety, które można oczywiście, warto to, to sprawdzić, czy coś takiego na przykład Exos, Skeletons jest, funkcjonuje, czy... Czy to w ogóle Google czy Bing nam potwierdza, że, że takie coś jest? No, z tego co widzę, takie coś jest. Więc, ale to warto zweryfikować. Ale w ten sposób jesteście w stanie w ciągu godziny napisać e-booka, który ma 20 stron. Ale uwaga, nie polecam publikacji tego tak przynajmniej od razu, bo to wymaga weryfikacji, bo mogą się tam znaleźć informacje, które będą, będą albo nieprawdziwe, albo nie do końca sprawdzone, albo. Sposób pisania tego będzie po prostu kompletnie nieprzystępny. Jakościowo może być to, może to jeszcze wymagać po prostu szlifów i dopracowania. Niemniej macie spis treści, macie pomysł na treść, macie konkretne przykłady, macie wypełniacz do treści. Eee... No właśnie. Ja nie jestem przygotowany na coś takiego, jak AI porównuje wykresy. Ja, zrób, ja Wam tutaj pokażę przykład, jak wyglądała moja rozmowa z AI dotycząca właśnie danych. Analiza danych darczyńców. Dobra, słuchajcie, tu historia była taka. W jaki sposób analizować dane o darczyńcach organizacji? Mamy informację o dacie wpłaty, kwocie, formie wpłaty miejscowości, z której pochodzi darczyńca. No i tak... Jak wygląda w ogóle odpowiedź? Pierwsza, jak wygląda proces czyszczenia, przygotowanie danych, eksploracja, eksploracyjna analiza danych? To jest dosyć ciekawa w ogóle podpowiedź. Także możemy sobie zwrócić uwagę na średnie, mediany, odchylenia standardowe i tak dalej, i tak dalej. Możemy zrobić segmentację darczyńców, to też moim zdaniem ciekawa podpowiedź ze względu na miejsce pochodzenia, kwotę wpłaty, częstotliwość wpłat i tak dalej. Jak gdyby kolejny jakiś aspekt, trendy czasowe, formy płatności i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak gdyby tutaj jest taka ogólna podpowiedź, jak w ogóle można odpowiedzieć na te dane, ale trochę się wkurzyłem, no bo dobra, ale ja chciałem jakieś konkrety, takie, takie bardzo, do, bardzo, więcej, więcej konkretów. Jakiej funkcji Excel albo Google Sheet użyć, aby zrobić segmentację darczyńców ze względu na częstotliwość wpłat? No i tu już trochę więcej konkretów. Ehm, czyli przygotowanie danych upewnij, że masz komentarz z informacją o darczyńcach oraz korumnę z datami wpłat. Tworzenie segmentacji. Załóżmy, że dane znajdują się w kolumnie A darczyńcy, w kolumnie B daty wpłat. W kolumnie e, e, obok możesz tworzyć kategorię częstotliwość wpłat, na przykład rzadko, średnio, często, i możemy wykorzystać analizę warunkową, i tutaj mamy gotową funkcję. Ale co ważne, ta funkcja w moim przypadku nie zadziałała. Ja oczywiście tutaj się cofnąłem dalej do Google Sheets, próbowałem użyć tej funkcji. Może to wymaga z tego, że wy, wymaga, tu jest taka, taka później doczytałem. Ale to się nie pojawiło tutaj na początku, tylko to się pojawiło, to się pojawiło później. To się pojawiło później, że w tej funkcji przecinki są używane w wersji amerykańskiej Google Sheets, a w wersji europejskiej są średniki. No, taki niuans, ta informacja się pojawiła gdzieś później. Ja to sobie przygotowałem takie dane i darczyńcy data wpłaty, kwota, kwota, kwota wpłaty. Oczywiście te dane, jak widzicie, kompletnie anonimowe, nic nie można na, tym, na podstawie tego ustalić. Nawet gdyby to gdziekolwiek wyciekło, to nikomu to nic nie, nie powie. No, i próbowałem użyć tych, tych funkcji tak bezpośrednio. Po trochę po tam zmianie na wersję polską i tak dalej, nie wyszło mi to, więc tak na szybko, na szybko mi to po prostu nie wyszło. Podejrzewam, że, że, że można to sprawdzić więcej, doczytać o, ty, o tym, jak, jak ta funkcja warunkowa powinna zostać stworzona. Więc wróciłem sobie do tego czatu po to, żeby wygenerował mi przykładowy arkusz zawierający imię darczyńcy, datę wpłaty, kwotę wpłaty, czyli żeby pokazał mi po prostu przykład. Jak takie dane powinny, powinny wyglądać? No i mam odpowiedź, że te, jako tekstowy interfejs nie może tworzyć fizycznych plików ani arkuszy kalkulacyjnych, czyli nie był w stanie mi tego odpowiedzieć. No ale tutaj wrzucił mi jakieś przykładowe dane. Nie ma tutaj tych 200 rekordów, ale mam jakieś przykładowe dane, które mogę sobie skopiować. Ale te dane, jak ja sobie je tak skopiowałem. I sobie wrzuciłem, no to one mi się tutaj sformatowały, tak się myślę, że sformatowały, że ja nic z tym nie mogłem zrobić, bo to są pojedyncze takie komórki. No dobra, więc go poprosiłem, czy możesz sformatować to jako CSV? No dobra, no to hop, mam to jako rozdzielane przecinkiem. To jest coś, co zapisałem sobie jako plik tekstowy z zapisać jako plik.csv. Możesz skopiować, zapisać jako plik CSV. I to jest coś, co ja później zrobiłem, zrobiłem tutaj go poprosiłem, żeby zrobił więcej tego, czyli 100 wierszy. On nie zrobił stu, ale no zrobił więcej, skopiowałem sobie to, zapisałem, wrzuciłem sobie do tego arkusza. Moż, mo, moż, moglibyście się pokusić o to, żeby wasze dane zanonimizować, wrzucić do czegoś takiego i zapytać go po prostu o to, o to żeby to przeanalizował. O, tutaj go widzicie, pytam go o to, co, co jest źle, nie? Podana przez ciebie formuła do Google Sheets nie działa. Co jest źle? No, Przepraszam za zamieszanie. To jest poprawiona formuła. Ta formuła chyba się za bardzo niczym nie różni, no ale tutaj właśnie była ta podpowiedź, że w językach, w językach europejskich jest średnik używany zamiast przecinków, które są tutaj. To jak gdyby to też przychodzi z czasem. Tutaj masz dane o wpłatach darczyńców, więc jak gdyby w końcu się troszeczkę zdenerwowałem. Wskaż mi top 10 osób, które wpłacają na część, najczęściej. I zrobiłem kopiuj wklej tego, co mamy tutaj. Dostałem wynik, oczywiście. Oto lista 10 osób, które wpłacają najczęściej, w kolejności malejącej. Anna, 5 wpłat, Tomasz, 5 wpłat, Karolina, 4 wpłaty, i tak dalej, tak dalej. Ale uwaga, to się nie zgadza. Dlatego, że Anna w tych danych występuje 3 razy, więc nie mogła zrobić 5 wpłat. Tomasz pokazuje, że 5 wpłat, Tomasz występuje tutaj. Też trzy razy, więc nie mógł zrobić pięciu wpłat. Coś mi tutaj nie gra. Dałem mu drugie zadanie. Dziesięć osób, które miały najwyższe jednorazowe wpłaty. I najwyższe, i najwyższe wpłaty miał Jan, Krzysztof i Grzegorz. I to się akurat zgadza. Jan, tutaj możemy sobie to szybko posortować. Posortować według kwoty malejąco. A widzicie. Jan miał najwyższe Krzysztof i Grzegorz, to się akurat zgadza. Więc tak można wykorzystać do analizy danych. Można wykorzystać do tego, żeby się przygotować do analizy danych, czyli dostać takie informacje zwrotne, jak w ogóle, jak krok po kroku robić w ogóle analizę danych. Jeśli chodzi o formuły, to jak widzicie, tak średnio to działa wymaga też później dalej wiedzy. I też analizowania tego, jak te formuły działają. Niewykluczone, że właśnie jak sobie klikniemy, zapytajmy go tutaj, bo mieliśmy zapytać, właśnie, zapytać, jakie dane wykorzystuje. Chciałem powiedzieć o tym, że GPT 3.5 ma dane z września 2021, i to może powodować, że pomiędzy tym czasem a teraz mamy wrzesień 2023 praktycznie przez dwa lata mogły się zmienić funkcje mogło coś tam się z, z, w Google Sheets czy w Excelu się zmienić i nie ma po prostu aktualnych aktualnych yy, danych yy. gdzieś tutaj mieliśmy takie takie zapytanie budżetowanie biegu yy. o to pytanie to pytanie chciałem zadać do GPT-4 i zobaczyć, jaki będzie efekt. A ja w międzyczasie poszukam, zobaczę. O, niektórzy już uciekają, tak, bo już czas, czas mi ucieka, dobrze, moi drodzy. Trochę osób jeszcze jest, więc dajcie mi po prostu. Dajcie mi. No, maksymalnie 10 minut. Dobra. No i o, widzicie, no tutaj nam się GPT-4 nam się nie przyznał, do jakiego okresu on ma dane. No wygenerował nam tutaj dane. Jeszcze nawet generuje. Podejrzewam, że z tych serwerów GPT-4 jest mniej al, acz, al, albo i technologia jest y, może bardziej zaawansowana. E, moi drodzy, to ja jeszcze na chwilę dam mu się tam Nie, on sobie tam produkuje. Ja to wrzucę wszystko później na grupę fundraiserzy fanimani. E, nie zdążyłem ze wszystkimi przykładami. Myślę, że jak wrzucicie tam swoje pomysły do właśnie tego. A, jeszcze chciałem Wam jeden turbo przykład pokazać. Słuchajcie, yy, mamy materiały na wrzesień już, jeśli chodzi o darowiznę od zakupów, więc ja sobie zrobię po prostu tak, że yy, skopiuję sobie tekst i co możecie zrobić? Macie na przykład materiały, które u nas przygotowuje nie sztuczna inteligencja, ale Ewelina, yy, konkretnie Ewelina przygotowuje, yy, ja sobie to wrzucę, tą treść. Ja ją po prostu zmienię. Weźmy g... chat GPT, zmień tę ten, ten, ten treść na. zmień się tę treść po prostu. A Copy w Play, zmień tę treść. Napisz to inaczej, po prostu. No i napisał to w jakiś inny sposób. Poczekali na Blacie, Wesprzyj nas gdziekolwiek jesteś. Dzięki mobilnej aplikacji Fonimani masz możliwość wspierania nas podczas zakupów online za pomocą telefonu. Dobra, to może tak. To z, zmień treść na bardziej emocjonalną, emocjonalną. Użyj, użyj więcej emoji i wypunktowań. O, i wypu, wypunktowań. Bach. Do roboty. No i Bach, mamy to w inny sposób, inny, inaczej opowiedziane. Ta sama treść. Co to, co to, jakie, to, jakie to daje możliwości? Że nie tylko ma te materiały, które my tutaj w animani generuje, przygotowujemy, generujemy. Na razie to jest Ewelina. Ona fizycznie to przygotowuje z Gosią na, wspólnie. Ale jakie to daje możliwości? Że możecie sięgnąć do waszych postów sprzed roku, sprzed pół roku i dać, wrzucić je do, do sztucznej inteligencji żeby je napisała w inny sposób na ten sam temat. To jest, to, jest, to jest, moim zdaniem, ogromny potencjał. Dobra, przykłady, 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 przeleciliśmy. O, tutaj Piotr ciekawą rzecz napisał. Są badania, które wskazują, że gdy jesteśmy mili dla trzatu GPT, to generuje bardziej dokładne i lepsze wyniki. No, chyba trzeba tego traktować jak człowieka po prostu. Antyprzykłady moi drodzy. Amnesty International, obraz, obraz AI przedstawiający protestujących w Kolumbii. Tutaj na dole jest The Guardian i link, możecie sobie przeczytać o tym. AI, AI, AI. Amnesty International. No, to Zbieżność. Ale AI, za, użyło AI, żeby wygenerować o, obraz do raportu na temat właśnie protestujących w Kolumbii. No i ten obraz dało się po prostu, to, to był raport za 2021 rok i dało się po prostu poznać, że to było coś sztucznie wygenerowane, zamarzane twarze i w ogóle i w ogóle. Amnesty International się później tłumaczyło, że oni w trosce jak gdyby o prawa i tak dalej. No ale gdyby to podważyło troszeczkę zaufanie do tej organizacji no, pod takim kątem, jak jeszcze oni wykorzystują AI. I czy te raporty, na ile one są wiarygodne, tak? Czyli to jest drobiazg. Można powiedzieć, że pierdoła, ale burzy zaufanie do organizacji. Na to zwracam uwagę. Prawnik z USA, katastrofy lotnicze. W Stanach Zjednoczonych nie mogłem znaleźć niestety źródła tego, poszukam jeszcze, ale w Stanach Zjednoczonych jeden z prawników sprowadził sprawę z taką głośną sprawę związaną z katastrofą lotniczą i odszkodowaniem chyba za katastrofę lotniczą, za katastrofę lotniczą i poprosił czad GPT o to, żeby podał mu przykłady spraw w sądach w Stanach Zjednoczonych z właśnie takimi przypadkami i on wziął te wszystkie przykłady i przedstawił je w sądzie. Okazało się, że te przykłady były w dużej części zmyślone i nieistniejące. Ten prawnik ma teraz bardzo poważne problemy z Prawem, tak na dobrą sprawę. No i taka rzecz, która Steve Woźniak, współzałożyciel, współtwórca firmy Apple, przestrzega, że AI daje możliwość wygenerowania czegoś głosu w celu wyłudzenia pieniędzy. Tak? Czyli dzwoni do Was ktoś, kto się przedstawia, słyszy te, i słyszycie tę osobę tak, jakbyście słyszeli znajomego kogoś z rodziny i prosi Was o, nie wiem, przesłanie blika na tele, numer telefonu, zmieniłem numer telefonu, czyli inny numer telefonu na przykład podaję, to powinno już zbudzić Wasze, wasze postawić znak zapytania. Możecie oczywiście to zweryfikować, zweryfikować, zadając różnego rodzaju pytania i zobaczyć, czy ta osoba po drugiej stronie faktycznie będzie odpowiadać na pytania. Na to warto uważać. Generowanie grafik to najczęściej da się poznać, czyli można to rozpoznać, że dana grafika została zrobiona przez AI. Oczywiście te mechanizmy są coraz bardziej doskonałe i każda kolejna wersja będzie, będzie coraz lepsza. No ale w przypadku, gdy robicie ilustrację, gdy, gdy to jest coś, że to jest forma ilustracji, no to tak na dobrą sprawę nie ma tutaj obaw o to, że to będzie, nie wiem, zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które będzie bardzo niedoskonałe. Autorzy, imiona, nazwiska, niekiedy to, co mówiłem, niekiedy są zmieniane, nie zgadzają się z cytatem, nie zgadzają się z książką. Korzystanie z danych osobowych. Broń może wrzucać jakiekolwiek dane osobowe do, do takich narzędzi, bo, bo to może po prostu być później użyte jako po prostu w innym miejscu, tak, bo to cały czas na podstawie tego, co my wrzucamy do tego AI, to cały czas w jakiś sposób analizuje te dane i uczy się. Więc te dane mogą być wykorzystane. Prawa autorskie, oczywiście, i prawa do wizerunku, na to trzeba bardzo mocno uważać. Jakie są wyzwania przed nami? No, fake news i dezinformacja. Napisałem tu wyborcza, bo zbliżają się wybory. Mnóstwo informacji, które znajdziecie i to na różnego rodzaju portalach, i to, na, i to w internecie, może być dezinformacją, może być po prostu fake newsem. Weryfikujcie, weryfikujcie, weryfikujcie. Już staje się chyba dwa lata temu, czy rok temu, jedna z dużych gazet amerykańskich, New York Times chyba, nie jestem pewien, mogę sprawdzić, generowała miesięcznie 10 tysięcy artykułów przy pomocy AI. 10 tysięcy artykułów miesięcznie, po to, po to, żeby generować ruch po prostu w sieci, generować ruch do, na swój portal. To powoduje, że to AI w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. Wymyka się spod kontroli. Czy się wymyka spod kontroli? Po prostu zaczyna, tak jak w tym przypadku tego prawnika, tworzyć rzeczy, które były, które de facto nie, mały, nie miały miejsca, dlatego że ma również wiedzę, ma informacje, ma dostęp do na przykład beletrystyki, do jakichś fikcyjnych treści opowiadań, które są też w internecie dostępne. I nie zawsze jest w stanie rozpoznać, co jest czym. Regulacje, bezpieczeństwo i testy. I w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, już Unia Europejska zajmują się tym, żeby właśnie wszystkie modele AI, które pojawiają się na rynku, były odpowiednio zabezpieczone i testowane. I są już, pojawiają się już wymaga, wymagania Unii Europejskiej dotyczące właśnie modeli. Nawet, moi drodzy, Elon Musk założył właśnie x.ai organizacja, która ma na celu właśnie kontrolowanie i jak gdyby może nie tylko kontrolowanie, co badanie tego, w jaki sposób AI może się dalej rozwijać i w jaki sposób jakie są zagrożenia związane z AI. I co ja wam polecam? Podcast AI in Brief, generowany głos Jarosława Kuźniara to jest podcast generowany, czterominutowe, pięciominutowe kawałki generowane, voice, podca, podcast jest, dźwięk jest generowany przez AI. No i tutaj AI Development Engines Platforms, to jest taki, tam możecie znaleźć różnego rodzaju narzędzia AI, które są już w tej chwili dostępne, um, chociażby do tego na przykład, żeby rozpoznawać, tak jak wspomniałem wcześniej, rozpoznawać rozpoznawać zdjęcia i osobom niewidzącym mówić co jest po prostu na tych zdjęciach chciałem powiedzieć, że że teraz jest czas na pytania czas na pytania się niestety skończył będziemy kontynuować pewnie na grupie fundraiserzy FaniMani, także jeśli kogoś tam nie ma, to zapraszam ja wrzucę za chwilę materiały, to wszystko co dzisiaj pokazywałem mam nadzieję, że to w jakiś sposób was zainspirowało Hmm, czy bardziej teraz jesteście przerażeni, czy bardziej jesteście chętni do tego, żeby korzystać z, ze sztucznej inteligencji, z czatu GPT? No, nie wiem. Każdy jak gdyby sam ocenia, czy, czy będzie z tego korzystał, czy jednak z tego nie będzie korzystał. Starałem się na ile to możliwe przedstawić różne aspekty, różne takie niuanse korzystania z tego i w praktyce po prostu pokazać, jak to może dla Was e, pracować. A po więcej zapraszam do grupy fundraiserzy Funny Money na Facebooku i tam będziemy pewnie tą dyskusję mogli kontynuować. Przepraszam jeszcze raz za to wydłużenie się tematu. Nawet nie zdążałem pokazać wszystkich przykładów, ale podejrzewam, że mogłem przez dwie godziny gadać i pokazywać przykłady. Dobrze, moi drodzy, to ode mnie na tyle dajcie znać, za chwilę się skończy, jak wyjdziecie dajcie znać proszę, ocencie ten webinar, jaki on był, będę wdzięczny za to, jeśli napiszecie tam chociażby jedno zdanie czy, czy jesteście w tym momencie zainteresowani AI, zaczniecie z niego korzystać czy raczej nie, czy jesteście w, czy, czy w drugą stronę, czy macie tym bardziej obawy o korzystanie z, tych technolo z tej technologii i, i, i nie będziecie, także bardzo dziękuję wszystkim za, za, udział, e, za udział i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Na razie, cześć. Fanimani.pl wiele okazji do pomagania